trenerze, zakończyło się pierwsze spotkanie sparingowe podczas naszego zgrupowania w Belek. Wygraliśmy 2-0 z drużyną FC Koper, trzecią drużyną słoweńskiej ekstraklasy. Bardzo bym poprosił o podsumowanie tego meczu. No na pewno pierwsze granie, tak jak mówiłem wcześniej, na bardzo dobrym boisku trawiastym. Pomimo tego, że dzisiaj trochę popadało, to boisko było idealne. Można powiedzieć, że jak gdyby przystosowujemy się znowu do tej nawierzchni, ale no, trzeba pochwalić zespół za zaangażowanie, przede wszystkim za w wielu aspektach taką dobrą organizację gry, agresywną grę. No i za zwycięstwo, no bo po to się też gra, żeby wygrać. Mieliśmy przynajmniej jeszcze 2-3 sytuacje, po których mogły paść bramki. Jedno w pierwszej połowie naszym zdaniem nie było spalonego, gdzie padła bramka. Ale to w tej chwili nie jest najważniejsze, ale ważne, tak? Bo tak jak powiedziałem, takim solidnym meczu wygraliśmy 2-0. Dzisiaj na listę strzelców wpisali się zarówno Juan Munoz, jak i Patryk Kusztal. Bramkę, tak jak też Pan mówił, strzelił Dawid Kurminowski. Cieszy to Pana, że ci ofensywni zawodnicy no już w tych sparingach pokazują, że są w niezłej dyspozycji i trafiają do siatki? Pomimo tego, że ciężko pracowaliśmy do tego meczu, no, było widać, tak jak powiedziałem, olbrzymią chęć i zaangażowanie. Jest to dopiero pierwszy mecz. Chciałbym, żeby tak było w kolejnych, że to właśnie ci ofensywni zawodnicy będą strzelać bramki, a ci defensywni będą skutecznie bronić i stanowić taką mocną zaporę. Ale dzisiaj było widać, że cały zespół pracował w defensywie. Oczywiście nigdy nie jest tak, że wszystko było idealnie, ale dużo, dużo dobrego materiału. Dzisiaj 24 zawodników rozegrało, złapało jakiekolwiek minuty tutaj w tym meczu. Rozumiem, że to kolejny element, jeśli chodzi o nasze przygotowania. No tak, to było pierwsze granie i przeważnie te pierwsze mecze to gramy po 45 minut. Zobaczymy, jak to będzie w następnym meczu, być może jeszcze coś podobnego, ale później mamy już te końcowe gry, gdzie będziemy grali na dwie drużyny i zawodnicy powinni mieć no, sporo minut, żeby te obciążenia były w miarę równe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.